W meczu z Lublinem bardzo dobrze, że grało się nam na boisku. Ta atmosfera na boisku była też genialna i chcieliśmy to przenieść właśnie na dzisiejszy mecz. Mamy nadzieję, że się udało. Jak widać po wyniku, udało się, także jesteśmy bardzo zadowoleni i mamy nadzieję, że taka atmosfera i takie wyniki będziemy przekładać na kolejne mecze. Wiemy, że czasem te początki setów mamy dość trudne, dość długo wchodzimy w seta i chcieliśmy, na pewno myśleliśmy o tym, żeby jak najlepiej zacząć każdego seta, ale nie zawsze nam się to udawało. Myślę, że ten drugi set, tak jak wygraliśmy, to było takie przełamanie dla nas i później już było nam dużo łatwiej. No, jesteśmy drużyną, od tego są gdzieś ci rezerwowi, powiedzmy, żeby właśnie w trudnych momentach dla drużyny wchodzili i pokazywali, że nie gra tylko pierwsza szóstka czy siódemka, tylko potrafią też inni zawodnicy. Na treningach naprawdę mamy wysoki poziom i czy to był ja, czy Jordan, czy jeszcze ktoś inny, nie wiem, z juniorów, to naprawdę trzymamy ten poziom i dobrze to wygląda. Na pewno nie spoczniemy na laurach. Wiemy, że teraz już musimy naprawdę bić się z każdym i grać na 120%, bo trochę przysnęliśmy na początku sezonu. I to będzie bardzo ważny mecz, tak jak każdy, i na pewno będziemy chcieli go wygrać.